Dzień dobry Państwu. Za chwilę zrobię odczyt tarota Akaszy dla Panny na tydzień 36 roku 2023. Pierwsza karta jest to inicjacja przez wysoką postać duchową, przez wysoką istotę. Oznacza to, że niektórzy z Was mogą poczuć jakąś głębię w sobie, jakąś misję w tym świecie, która wykracza poza takie zwykłe, materialne życie. Być może ktoś z Was zainteresuje się duchowością. Z tym wiąże się karta podróży. Ci, którzy poczują pragnienie do innego życia, do poszukiwania samego siebie, do poszukiwania duchowości, będą w stanie spakować się, zamknąć dotychczasowe życie i wyruszyć do nowego świata, nowego miejsca. Będzie taka energia, taka możliwość. Popatrzcie na kolejną kartę. To jest karta odwrócona, gdzie balon, który uciekł, jest teraz w zasięgu Waszego wzroku i pokazuje na tę kartę obok. To jest sprawa, o której myślicie, która jest na karcie obok i ona teraz jest dostępna dla Was. Możecie ją zrealizować. Jeżeli ktoś z Was myślał o podróży, nowym miejscu zamieszkania, nowej pracy, jest ku temu możliwość, energia, jest sprzyjająca atmosfera, by to zrobić. Jeżeli macie jakieś obawy, lęki przed tym, ale tego pragniecie, ten tydzień daje Wam tą energię. Rzeczywistość będzie Wam sprzyjać. Kolejna karta pokazuje szczęśliwą rodzinę. Piękne, rodzinne życie. Ale zauważcie na tę przestrzeń. Ta przestrzeń pokazuje, że potrzeba tutaj jakiejś wolności i to rozwija kolejna karta, także karta róż, związana właśnie z życiem rodzinnym, bliskimi relacjami. To beztroskie, szczęśliwe dziecko, które się bawi sobą, doświadcza życia, istnienia, jest odwrócone. Woda na górze blokuje emocje, blokuje mu tą zabawę. Czyli w tej rodzinie jest zbyt poważnie. Brakuje takiej przestrzeni, by poznać swojego ducha, który chce się bawić, doświadczać. A tutaj jest po prostu zbyt poważnie i ta karta mówi tylko o tym, by zwrócić na to uwagę, by troszeczkę pobawić się w doświadczanie. Kolejna karta mówi o braku komunikacji. To jest Archanioł Gabriel. Właśnie on odpowiada za komunikację. To jest serce piramidy, więc tutaj karty zwracają Wam na to najbardziej uwagę. Brak komunikacji. Tutaj cały czas jest kontynuowany wątek właśnie tej rodziny. Żeby dać sobie trochę przestrzeni, trochę zabawy i komunikować się między sobą, czyli mówić o tym, czego potrzebujemy. Dalej mamy kobietę, która ma wiele map, pomysłów, możliwości, tylko nie wie, którą drogę wybrać.
ale popatrzcie na to, gdzie ona idzie. Którejkolwiek drogi nie wybierze, i tak dotrze do źródła. Ten wodospad właśnie symbolizuje źródło, jego przepływ, nieskończoność. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia, którędy ona pójdzie, i tak dotrze do jednego pięknego miejsca. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.